Damian Niszczuk pokonuje Guillermo Cardena Martinez. Brazylijczyk okazał się dość twardym zawodnikiem, ale wiesz, że chcesz to walkę wygrać przez KO. Udało się przez w parterze to zakończyć. Dlaczego w ten sposób? Witam wszystkich. Dlaczego w ten sposób? Tak jak mówiłem, że będzie spróbował gdzieś obalić, jeżeli się nie uda, będzie próbował wciągnąć w gardę i spróbować swojego jiu-jitsu przeciwko mnie, no ale ja trenuję w Ankosie. To jest najlepszy klub w Polsce, najbardziej przekrojowy i mamy świetnych zawodników od parteru, od zapasów, od stójki. Robiłem dużo z Marcinem Heldem, Łukaszem Baranowskim i gdzieś no nie działa na mnie taka próba najprostszej balachy, trójkąta czy gilotyny. No. Pokazałem mu po prostu, że to nie zadziała. Podań to raz, a dwa, tak samo te łokcie, które próbował obijać. Ty je czułeś w ogóle? Tak naprawdę ani jednego nie poczułem, ale jeden dostałem chyba i zobaczyłem, że kapie krew. No i tak patrzę na niego, jemu nie kapie. To myślę sobie, kurde, to kapie ze mnie pierwszy raz w karierze. No ciekawe doświadczenie na pewno. Ale czy czułem, no gdzieś to była jego próba. Te łokcie były próbą tego, żebym gdzieś zostawił rękę i spróbował mnie dźwignią zaatakować. Ja wiedziałem o tym. Kilka ich przejąłem, ale potem oddawałem swoje, kontrolowałem i czekałem, a sędzia pójdzie się, a jeżeli nie, to obijałem na spokojnie. Nowy mistrz TFL. No, to może, mogłoby tak być na przykład, bo on jest mistrzem TFL. No, czy tam chciałbym być mistrzem tej organizacji, może niekoniecznie, ale na pewno cieszę się, że walczył z 5 Polakami, z 2 przegrał, z 3 wygrał. Ale żaden nie pokonał go w pierwszej rundzie, tak? I żaden w tak dominujący sposób, no wiadomo, gdzieś można mówić, że walczył z mniejszymi zawodnikami, no walczył z Sebastianem Kotwicą, to fakt, ale to było prawie 2 lata temu. Walczył też z Łukaszem Stankiem, który jest w kategorii 67 i podlał Łukasza Stanka, który gdzieś walczył dla Fenu, więc to nie pokonał jakichś byle jakich tam Polaków, a mi nawet nie zagroził, nie był w stanie, pewnie go pokonałem, więc z tego się najbardziej cieszę, że pokonałem go najszybciej ze wszystkich innych Polaków. Obiecałeś, że jak będziesz w dobrym humorze po walce, to powiesz kilka nazwisk z tych 7 potencjalnych, które było tobie przypisane zamiast Guillerme. To nie jest, że tak, jedno mogę zdradzić, ale to nie jest, że jest żadna zła krew czy coś. Rafał Błachuta powrócił w dobrym stylu, wygrał z Piotrkiem Poniedziałkiem i od razu tutaj męczyłem matchmakerów, dawajcie mi walkę z Rafałem Błachutą. Jest bardziej doświadczony, walczył na KSW, walczył na Fenie, wygrał w pięknym stylu trójkątem, zróbmy tą walkę. Gdzieś tam Rafał ma chyba kontuzję, więc do niej nie doszło. A innych tych propozycji nie chcę zdradzać, bo to gdzieś tam, no to już jest taka prywatna sprawa, ale to no, tak, mówię, że będę miał dobry humor, to ci powiem. Był też na przykład Brazylijczyk 14-4, który walczył gdzieś tam na galach M1, no ale tego ci nie powiem, bo nawet sam nie wiem, nie? Sam nie pamiętam, ale już to było pewne, już się przygotowałem pod niego, a dzień jak mu mieli bukować bilety, to na przykład doznał kontuzji, więc no były ciekawe sytuacje. Taka ciekawostka, nie wiem, może to zupełnie przypadek i nadinterpretacja, ale właśnie nie wiem, czy już któryś raz tak po walce, po wygranej skakujesz na narożnik przeciwny, tak jakby, nie wiem, zaznaczasz miejsce. Chyba nie obsikałeś. Nie jestem jak Izrael Adesanya, a kurde, skoczyłem gdzieś tam, zobaczyłem, że jest miejsce, wskoczyłem pierwszy raz w życiu, nie? Skoczyłem, zawsze sobie pokrzyczę, lubię pokrzyczeć, jak emocje opadną, ale pierwszy raz w życiu skoczyłem na narożnik. Tak w głowie już zrealizowałem sobie to, że go nokautuję po prostu i wskakuję wtedy na tą klatkę, a gdzieś tam było. Znaczy, no gdzieś tam on poddał się przez kontuzję, ale pierwszy raz w życiu byłem na klatce, więc też się cieszę, może będę miał fajne zdjęcie. A powiedz Kamil, jak oceniasz jego dyspozycję dzisiejszą? Wczoraj byłem na gali DSF, no oglądał ją do końca. Mało sportowo powiedzmy, raczej powinien gdzieś tam się no, ładować baterie przed walką. Znaczy, czy ja wiem, może też, no na przykład ja nie spałem wczoraj do gdzieś pierwszej w nocy specjalnie, bo walczymy późno o 22, żebym dzisiaj spał do 12. Dzisiaj cały dzień spałem, a teraz na wieczór jestem nakręcony. Może on dlatego też nie chciał już szybciej spać, no bo wstałby o 8 rano i czekał do 22 na walkę, no to też byłoby nieciekawie. A jego dyspozycja, ten przydomek Warrior, no twardy chłopak, nie? Wczoraj też charakternie na ważeniu nie wymiękł. Myślę, że po prostu był przygotowany na to, żeby nie podać balachom i jeżeli to już mu nie szło, to się bardzo dziwi, że no ten chłopak nie dość, że umie coś w trójce, to umie coś w grapplingu i dlatego gdzieś może mu to psychicznie pękło. Wspomniałeś po walce, że on cię czymś zdenerwował. O co chodziło? To właśnie to ważenie? Nie, zdenerwował mnie tym, że jak przyleciał, pierwsze co powiedział tutaj do matchmakera, że jak już mnie pokona, to chce ze skibą walkę o pas misz kontra misz. No ale ja mówię, no gdzie kolego, najpierw tu jest przy tą ściana nie do przejścia i której nie przejdziesz, nie? A ty jesteś usatysfakcjonowany takim zwycięstwem? Ja jestem usatysfakcjonowany zwycięzcą po prostu, że wygrałem kolejną walkę i z walki na walkę się rozwijam, bo mam wielkie marzenia, wielkie plany i chodzi o ten rozwój, chodzi o wygrywanie walk. Czy takim, no gdzieś tam wiadomo, chciało się wyjść do drugiej rundy, no bo myślę, że już go miałem, tak? On był bardziej zmęczony ode mnie, no bo to ja byłem z góry, ja go kontrolowałem.
on słyszałem, że już był zmęczony i to w drugiej rundzie na przykład mogłem to inaczej skoczyć, no ale zwycięstwo to zwycięstwo, zwycięstwo się gdzieś tam nie ocenia. Idzie w świat. Idzie w świat, dokładnie. I też no, dużo też czytałem na przykład jakiś komentarz, że on był z kategorii niżej, ale na przykład on też walczył w kategorii 93 kilo. Miał walkę z gościem, który tam ważył ze 100 kilo, poddał go. No, był mniejszy, ale na pewno był niebezpieczny, no i miał 40 walki czarnie pas w brazylijskim jiu-jitsu, więc w międzyczasie miałem sprawdzian z zapasów, a dzisiaj miałem sprawdzian z parteru. A co z tym pasem, Kamil? Bo on jest na horyzoncie, no ale nie będziesz walczył ze Skibą, powiedzmy to głośno. Tak, pas jest Daniela. I jak mówiłem tam w telewizji, Daniel to jest mój przyjaciel, główny sparring partner, dietetyk. No, razem na każdą galę jeździmy, no ja mu pomagałem się przygotować do walki z Pawłem Pawlakiem, on mi pomagał się przygotować teraz, wcześniej. Był ze mną na pierwszych walkach, nie będzie na pewno takiej walki, on jest mistrzem, ja się z tego cieszę. A jak gdzieś z boku, kroczek po kroczku, szczebelek po szczebelku, gdzieś tam nie chcę za szybko na przykład iść. No dobra, 7-0, mówisz nie tutaj pas, wiem, że skończył się kontrakt z Babilonem, to czy będziesz uderzał gdzieś indziej, czy będziesz stawiał twarde, ciężkie warunki, inne, skoro pas nie będzie ci po drodze? Ale nadinterpretacja, mówię, że kończy się kontrakt, a nie, że się skończył, to fakt, on się kończy. No to jest kwestia wszystko negocjacji, tak, jakiś nie, dobry obiad, jakaś kawa i będziemy rozmawiać. Na razie nie ma menadżera, sam swoimi sprawami się zajmuje. Nie wiem, czy to się zmieni na spokojnie, tak? No to muszą być, żeby mówić, to muszą być propozycje. Na razie nie ma żadnych, a tutaj z Tomkiem jesteśmy w bardzo dobrych relacjach i pewnie będzie chciał to kontynuować, no bo gdzieś tam pokazałem, że warto we mnie inwestować. No to smacznej kawy życzymy. O, dziękuję bardzo.